Szczęść Boże, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Chciałbym Wam zaprezentować herbatę pod nazwą Hong Shui, czyli w języku, powiedzmy, używanym na Tajwanie, czerwoną wodę. I teraz, zanim zaleję herbatę, prawda, małą ilością wody, to chciałbym Wam na początku powiedzieć też mniej więcej, o czym będzie ten filmik. Po pierwsze, powiem o zapachu herbaty, tak jak zawsze mówię na samym początku. Po drugie, również opowiem o ceremonii Gong Fu Cha i troszeczkę o herbatach na Tajwanie. Na końcu rzecz jasna ocenię herbatę. Zatem najpierw zapach herbaty. Bierzemy zatem czajnik z dynastii Ming, prawda? Jak widzimy, pięknie zdobiony. I zalewamy go tutaj małą ilością wody. Herbata pachnie dość delikatnie. Bym powiedział, że jest to w zapachu gryczany miód z dodatkiem ziół. Tak to bym, moi drodzy, tutaj określił. Zatem przejdźmy teraz do drugiego tematu, czyli ceremonia Gong Fu Cha. Po pierwsze, nazwa Gong Fu Cha, czyli mistrzostwo herbaty. Zauważmy, że w ogóle słowo Gong Fu, czy też Kung Fu, to jest mistrzostwo w czymś. Na przykład ktoś jest, nie wiem, świetnym biegaczem, więc jest Gong Fu w biegach. Ktoś jest na przykład świetnym pianistą, tak jak Fryderyk Chopin, więc jest Gong Fu w pianinie. No i tak dalej, można sobie wymieniać kolejne sprawy. Natomiast Kung Fu wziął tutaj w Europie, no to mówimy, prawda, że głównie o sztukach walki. Sztuki walki chińskie to są, ogólnie rzecz mówiąc, wushu. Mamy style zewnętrzne i style wewnętrzne. Nie znam się na tym aż tak dobrze, więc tutaj opowiadać nie będę specjalnie. Natomiast styl Gong Fu Cha rozwinął się, czyli mistrzostwo herbaty, rozwinęło się przede wszystkim w czasach dynastii Ming. To są lata 1368-1644. Ale żeby ono się mogło rozwinąć, to musieliśmy wcześniej mieć dynastię dużo, dużo wcześniej, bo wcześniej była dynastia Yuan, ale jeszcze dużo, dużo wcześniej, od 960 do 1269 roku, mieliśmy dynastię Song. W czasach dynastii Song po raz pierwszy mamy zaparzanie liści herbaty. Typowo liści. Tak? Bo wcześniej, w czasach dynastii Tang, to jest mniej więcej 610 rok do 907, czy 618, przepraszam, do 907, to mamy herbatę, słuchajcie, zmieloną na proszę. W czasach dynastii Tang był wielki mistrz herbaciany Lu Yu. I wówczas mieliśmy też w Japonii nazywany chasenem, prawda, taki pędzelek, prawda? Miseczki zwane czawanami w Japonii później. No w każdym razie ta spożkowana herbata zwana maczą w Japonii, no, przetrwała w Japonii, tak? Od 17 mniej więcej stulecia. Tam przeniosła się, dopiero wtedy, tak. A Chiny tą tradycję miały już w czasach dynastii Tang. W każdym razie dynastia Song daje to, że mamy tutaj, prawda, liście herbaty zaparzone. I te liście herbaty się, moi drodzy, prezentuje. Rozwinięte. Jak ten liść wygląda? Czy on nie jest połamany, prawda? Czy jaką ma strukturę i tak dalej.
I do prezentacji takiego liścia, moi drodzy, służy naczynie pod nazwą chahe, czyli lotos herbaty. Ponadto mamy również coś, co się nazywa czapan. Czapan to jest inaczej, słuchajcie, stolik, który możemy sobie na którym no, mamy utensylia do herbaty. Różnego rodzaju utensylia. Między innymi mamy tutaj oczywiście czarki, prawda? Mamy też tak zwane podłużne czarki, zwane Wenshanbei do włochania. Mamy też Gaiwan, to jest Gaiwan właśnie. No, w czasach dynastii Ming jest rozpowszechniony. Chociaż opisywał go już wielki mistrz herbaty Lu Yu. Mamy też, moi drodzy, odpowiednie szczypczyki do chwytania czarki, ponieważ nieładnie jest czarkę podawać ręką. I ten, w tym czapanie możemy też, ta woda czy herbata może się nam rozlać, nie zaleje, prawda, innych mebli, tak to określę. Generalnie jednak staramy się tak rozlewać herbatę, żeby nie rozlewać jej, nie osłapywać po całym tutaj tym czapanie. I teraz dlaczego ja o tym mówię? Ale dlatego, że te ceremonie herbaciane, właśnie Gong Fu Cha, przetrwały przede wszystkim właśnie na Tajwanie, ponieważ chińscy komuniści no, zwalczali tutaj, moi drodzy, zwalczali właśnie te tradycje, tak? Więc wielu mistrzów wushu, prawda, czyli sztuk walki przez prowincję Fujian wyjechało właśnie na Tajwan. Poza tym też Tajwan był okupowany przez Japończyków, więc i Japończycy tam też swoje właśnie te, tą kulturę herbaty przenieśli. Zwiększyli jakby tą kulturę herbaty na Tajwanie. To jest też bardzo ważne. Na Tajwanie w ogóle się ceni Japończyków. W przeciwieństwie do tego, jak jest na przykład w Chinach kontynentalnych, czy też w Korei. To jest zupełnie co innego. Także tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. I to jest cała ta właśnie tradycja Gong Fu Cha przetrwała tutaj na Tajwanie. Wiem, że w latach 90. to stała się bardzo, bardzo popularna. Dlatego też Tajwańczycy obok Japończyków, można powiedzieć, najlepiej parzą herbatę. I mają głównie ulongi. Teraz przejdźmy właśnie do ulongów. Słuchajcie, herbata w ogóle na Tajwanie, wiemy o niej, między rokiem 1645 a 1717 i są to dzikie krzewy. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie herbaty, już tak typowo, to jest to przełom XVIII i XIX wieku. Ale to jest nadal herbata, prawda, dla Tajwańczyków. Natomiast po II wojnie opiumowej Tajwan dostaje się, jak gdyby musi być otwarty, tak, na świat. I mamy rok 1869 i wówczas to herbata na Tajwanie staje się popularna międzynarodowo. W Tajwanu. To jest jeszcze ważne. Ważne jest też to, że dlaczego ulungi są takie dobre w Tajwanu. Na Tajwanie mamy ulungi właśnie ciemne, zielone, prawda, ulungi, no wszelkie ulungi, jakie tylko możemy mieć. Przede wszystkim mamy wysokie góry. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, niedaleko mamy prowincję Fujian, gdzie mamy właśnie też mistrzów robienia herbaty ulung. To jest też ważne bardzo. Z Fujian na przykład mamy, z tego co pamiętam, przewiezioną herbatę typu Tieguanin, czyli żelazną boginię litości. Czyli mamy dobre terroir na Tajwanie, tak? Mamy też góry, które mają też chmury, gdzie w chmurach ta, to się bardzo dobrze ta herbata, to się skrapla odpowiednio te krzewy i tak dalej, więc one mają dobre miejsce do tego. Aczkolwiek też mamy na przykład herbaty ulungi ciemniejsze, które są
robione na niższych partiach, wręcz na równym poziomie, jak poziom morza. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dalsze kwestie, to słuchajcie, sam sposób, znaczy taka, jakby to powiedzieć, no styl herbaty pod nazwą Hong Kuei, to jest przełom lat 40. i 50. Natomiast kultywar, który się nazywa Yinchuan, to jest rok 1981, akurat ja w tym roku się urodziłem, dokładnie 16 listopada 1981 roku. I teraz tak, jeżeli chodzi o wysokość upraw tej konkretnie herbaty, ona pochodzi z rejonu Taidong, to jest rejon na samym wschodzie Tajwanu, tuż nad morzem, tylko po drugiej stronie, nie od strony Fujian, tylko po drugiej stronie. I słuchajcie, to jest wysokość od 400 do 800 metrów, maksymalna 1600 metrów nad poziomem morza. Zbieramy maszynowo 3 liście z łodyżką, oprócz rozwinięty pąk oczywiście, prawda? I tak to się zbiera. Jeżeli chodzi o zbiór maszynowy, to może zbiór nie jest zbyt dokładny, natomiast już jak się tą herbatę prawda, przygotowuje odpowiednio, tak? No to zbiór jest w sensie, no już tam przygotowuje się do pakowania i tak dalej. To już te maszyny są bardzo dokładne. Można powiedzieć wręcz tak dokładne jak człowiek. Jeżeli chodzi o ogrody herbaciane na Tajwanie, to nie mają one zwykle swoich miast, chociaż niektóre mają, ale zazwyczaj nie mają. I moi drodzy, tutaj tak to wygląda. Słuchajcie, to wam jeszcze mogę powiedzieć, to też to, że właśnie z prowincji Fujian przyszło wielu mistrzów herbacianych właśnie na Tajwan, tak? Oni też to też tam zaszczepili te herbaty. Również mamy wiele międzynarodowych, prawda, organizacji, które pilnują tej jakości tej herbaty. Także ta herbata na Tajwanie jest naprawdę dobrej jakości, tak? Nawet bardzo dobrej. Tajwańskie ulungi są, można powiedzieć, najlepsze na świecie. Cena tej herbaty to jest 72 zł za 100 gramów. No to przejdę teraz do pokazania najpierw opakowania. Opakowanie, moi drodzy, wygląda w ten sposób. No jest to oczywiście opakowanie, słuchajcie, próbki herbaty. Opakowanie też jest o tyle fajne, że ono tutaj się otwiera w ten sposób, że mamy takie zatrzaśnięcie jakby, tak? I dzięki temu tutaj możemy no, zachować herbatę, tak? Zapach herbaty, wszystko. Powiem wam tak, ja tą herbatę samą wysypałem tutaj i zapach jest jeszcze, się czuje go. Właśnie zapach taki miodowy, ziołowaty trochę, jest jeszcze wyczuwalny. Także to spełnia swoją rolę ewidentnie. Teraz jak wygląda liść herbaty, prawda, nie mam tutaj czachę, prawda, no ale pokażę wam to w gajłanie. Wygląda to w ten sposób liść, widzimy ciemny kolor, prawda, na paru, tak, ciemny kolor liścia. Z kolei same liście, tutaj ja wam chcę pokazać, tak, a może wam pokażę, słuchajcie, w ten sposób, o. To są rozwinięte liście herbaty. Znaczy nie rozwinięte, przepraszam bardzo, nie rozwinięte liście herbaty. Wyglądają one w ten sposób. Także tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. Teraz warta zobaczenia rzecz. Kolor napadu. Dlatego specjalnie nalałem do tej tutaj szklanki. Tak wygląda kolor naparu, żebyście sobie zobaczyli. Czyli jest to rzeczywiście czerwona woda. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie język. Tajwańczycy zachowali, słuchajcie, moi drodzy, również
ten język, prawda, nieuproszczony, nie uproszczony język chiński, który wprowadzano za mało dzeronga na w Chinach kontynentalnych, tylko zachowali język właśnie ten klasyczny, prawda? Także warto to podkreślić, że oni tą tradycyjną kulturę chińską właśnie zachowaną na Tajwanie. Dobra, teraz smak herbaty. Bardziej jest to herbata bliska herbacie Hongcha, czyli herbacie czerwonej chińskiej, w nomenklaturze naszej czarnej. Smak tejże, powiem, że przypomina mi taką słabą herbatę czarną. Nie ludę, ale słabą herbatę czarną. Lekko miodowaty smak, taki ziołowaty troszeczkę. Powiem wam tak, że gdybym miał oceniać na ocenę, no to tak bym powiedział albo 3+, czyli mocna trójka, albo słaba czwórka. Tak bym to, słuchajcie, moi drodzy, ocenił. Czy ja bym tą herbatę polecił? Powiem wam tak. Na pewno jakościowo jest to dobra herbata. To na pewno. Natomiast no każdy ma swoje preferencje, prawda? Ja wolę herbaty mocniejsze. Czyli albo wolę ulungi zielone typowo, albo ulungi typowo czarne, tak? Czyli te ponad 70%, ta ma ponad 50% na pewno oksydacji, tak? Nie wiadomo dokładnie ile, no bo ta oksydacja nie do końca jest taka pewna, tak? Jest to pewien strzał, tak? Ale ogólnie rzecz ujmując, no powiem tak, jeżeli ktoś lubi słabsze herbaty, takie delikatniejsze, jak najbardziej tak, ta herbata by się nadawała pod herbatniczki na przykład, pod takie lżejsze potrawy. Nic ciężkiego, na pewno. Nie nada się ona również moim zdaniem specjalnie do degustacji, gdyż jest to herbata już taka mocniejsza. Nie jest to herbata taka, jakby to powiedzieć, nie jest to herbata, herbata taka zwiewna, kwiatowa, nie. To jest herbata jednak bliżej Hongcha, raczej herbat czerwony w języku nomenklaturze chińskiej. No dobrze, także tak to, słuchajcie, moi drodzy, wygląda. Ja tu piję oczywiście z czareczki japońskiej, właśnie dlatego, dla nawiązania do tego, że Tajwańczycy właśnie Japończyków lubili. Ta czareczka akurat służy do sęczy. Także, moi drodzy, wszystkiego dobrego wam życzę i jak zawsze Marcin Wiśniarski, dobra herbata. No i sobie jeszcze golne, słuchajcie, tutaj tą drugą herbatkę. Z tego widzimy właśnie Hong Shui, czyli czerwona woda. Także wszystkiego dobrego, moi drodzy. Szczęść Boże.